pierwszego, ja w ciemno, ja słyszałem, co mówili nasi przyjaciele z Węgier, ale mimo wszystkich ich problemów, tego, że narzekają i słusznie, to ja w ciemno kupuję ten wynik Viktora Orbana i to, co tą przewagę, którą ma w parlamencie i te instrumenty rządzenia, które ma łącznie z Centralnym Bankiem Narodowym i całą strukturą także medialną. Więc oczywiście Węgrzy mają problemy, ale przynajmniej wyszli na prostą i tego chciałbym również dla Polski. Gdy chodzi o Smoleńsk, no nie dalej jak 5 dni temu, w poniedziałek wygłosiłem przemówienie na ten temat w Parlamencie Europejskim, dostępne na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego, choć nie ukrywam, że jest to cały czas, mimo dwóch public hearings, czyli publicznych wysłuchań, które zrobiliśmy tam, mimo różnych interpelacji, które składamy, na przykład ostatnio 6, które zostało, europosłów Prawa i Sprawiedliwości, złożyło stosowną interpelację i Komisja Europejska powiedziała, że nie jest adresatem właśnie tej interpelacji, czyli takie kruczki prawne. Jest tak, nie ma co ukrywać, że to jest trochę tak jak z Katyniem po II wojnie światowej. Różne państwa kalkulują, że lepiej będzie o tej sprawie milczeć, bo nie ma co Rosji drażnić, bo z tą Rosją trzeba handlować, robić interesy itd., itd. Niestety Parlament Europejski służy do tego, żeby tę kwestię podnosić, przypominać. Robimy to stale, jak Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dochodzimy do pewnego muru, na przykład na Komisji Petycji niestety nie byliśmy w stanie przeforsować, żeby ta sprawa stanęła. Nie będę się wypowiadał o niektórych eurodeputowanych z Polski, który ręką czy palcem nie kiwnęli, ręki tego nie przyłożyli, żeby ta sprawa przeszła, bo nie chcę sobie, że tak powiem... Proszę Państwa, tutaj zresztą padło przed chwilą nazwisko szefa grupy EFD, szefa grupy Wolność i Demokracja, brytyjskiego europosła. W tej grupie jest również 4 europosłów z Federalnej Polski, ale to przedstawicielka tej grupy, zresztą z Grecji, głosowała na Komisji Petycji za tym, żeby sprawy Smoleńska nie poruszać. No to albo się jest w grupie takiej, na którą się ma wpływ, którą się kontroluje i sprawy kluczowe się tam forsuje, no a jeżeli się jest jakimś kwiatkiem do kożucha, no to trzeba takiej grupy wystąpić, a nie robić komedii. I tutaj to jest mój zarzut bardzo duży do naszych kolegów z tej prawej strony, którzy nas puścili, że w sprawie Smoleńska tutaj rzeczywiście mogli zrobić więcej, mogli zrobić razem z nami. Zresztą ostatnie wywiady Zbigniewa Ziobry, bardzo bolesne, bo wyraźnie mówią, że tutaj nie należy tego tematu podnosić, ponieważ to jest na rękę Rosjanom. No, takie wypowiedzi do tej pory słyszałem zupełnie z innych stron sceny politycznej i budzi to moje naprawdę złe emocje. Jeszcze tutaj odpowiadając na pańskie pytanie, trzeba w Parlamencie Europejskim wiedzieć, na jakim fortepianie grać. Nie ma sensu być w grupach skrajnych, bo te grupy są lekceważone z definicji. Prawo i Sprawiedliwość jest w grupie konserwatystów i reformatorów. To jest jedna z 5 grup największych. Być może po wyborach europejskich najbliższych będzie jedną z 3 największych grup. Takie rozmowy prowadzimy. Nie ma sensu być w dużej partii, w dużej frakcji w Parlamencie Europejskim, gdy nie ma się nic do powiedzenia. Platforma Obywatelska nie ma nic do powiedzenia we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Tam tak naprawdę wszystkie ważne dla Polski sprawy, to się Platforma może głosować, ale i tak to Niemcy i inne nacje nadają ton. Warto być w takiej grupie politycznej, która jest kontrolowalna, w której my wiemy, że
dla są najważniejsze, my możemy przeforsować. Tak jest w naszej grupie konserwatywnych reformatorów. My oczywiście wspieramy naszych kolegów z innych krajów w różnych ich kwestiach, jeżeli nie są sprzeczne z naszą racją stanu, Polski. Natomiast w sprawie wszystkich i Smoleńska, i wspólnej polityki rolnej, i zmniejszenia budżetu dla biednej części Unii Europejskiej, czyli dla nowej Unii, w wszystkich tych sprawach byśmy jako PiS powinni narzucić nasze stanowisko tej frakcji w parlamencie. Tym się różnimy od Platformy, bo ich jest więcej, ale tam są tak naprawdę paprotką. Nas jest mniej, ale mamy realny wpływ na